Witam wszystkich, z tej strony MacMiker. Dziś w kolejnym odcinku maratonu z serii Teoria Gier przyjrzymy się trupiej wdowie, postaci z gry Overwatch. Zapraszam. Trupia wdowa jest przykładem dobrego zabójcy. Spokojny, bez uczuć i znający się na swoim fachu. Jej broń podstawowa, czyli pocałunek wdowy, może się zmieniać w karabin snajperski albo karabin automatyczny. Potrafi też używać kotwiczki, o której w dzisiejszym odcinku nie będę mówił, ponieważ chciałem zostawić ten temat do czasu, jak będę robił film o serii Just Cause i właśnie kotwiczce. Bronie tej postaci nie są zbyt złożone pod względem naukowym. W przypadku jej karabinu automatycznego wystarczy wydłużyć lufę, zmniejszyć szybkostrzelność, zwiększyć prędkość i masę pocisku i voila! Możemy strzelać na daleki zasięg z naszej snajperki. Trupia wdowa potrafi także pozostawić po sobie jadowite miny. Gdy przybliży się do nich wróg, wybuchają, rozsiewając w okolicy gaz zabijający wrogów. Tylko, jaki jest to gaz? Substancje, które najszybciej zabijają, atakują układ nerwowy. Zgon występuje najczęściej w wyniku porażenia mięśni oddechowych, np. przepony. Takie działanie mają właśnie neurotoksyny. Zapewne ta nazwa obiła wam się już o uszy. Jednak nie jest to jedna substancja, lecz ich cały szereg. Wyszukałem wiele, ale najlepszą z nich wydała mi się anatoksyna AS. Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 1,4 mg w zależności od masy ciała i innych czynników. Blokuje działanie acetylcholinoesterazy, przez co połączenia synaptyczne umierają, w konsekwencji czego umiera mózg, a potem człowiek. Bomby zbliżeniowe istnieją już dziś i mają się dobrze. Mają różne działanie. Niektóre są tak zbudowane, że wysyłają laser i badają otoczenie. Jeśli jakaś odległość drastycznie się zmniejszyła, uruchamia się detonator i bomba eksploduje. Noktowizor, czy jak to jest nazwane w grze infrawizja, działa na zasadzie interpretowania promieni podczerwonych, które emituje ludzkie ciało. Trupia wdowa wychwytuje te promienie i dzięki temu potrafi namierzyć każdego przyjaciela czy przeciwnika. Problemem tutaj jest jednak możliwość widzenia przez ściany. Tę zagwozdkę ponownie pozostawiam wam. Napiszcie swoją propozycję w komentarzu. Na dziś to już koniec maratonu. Zapraszam jutro na godzinę 16, bo o tej godzinie kontynuujemy nasze rozważania dotyczące postaci z Overwatch. Dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. Jeśli ci się spodobało, zasubskrybuj mój kanał, by móc w przyszłości oglądać moje najnowsze filmy. Do zobaczenia.